Siemaneczko, moi drodzy. Tam u was słychać ciekawego. Dobra, kochani, jest na 13 odcinek teraz. Tego co tak policzałem. Więc myślę, że jakieś 25% możemy mieć za sobą. Chciałem wam pokazać, znaczy ogólnie to skończyliśmy po prostu robić te opowieści. Jeszcze zostało nam po kilka i z pani Masako i od pana Ishigały, więc będziemy to robić na bieżąco, aczkolwiek chcę odkryć ten teren cały. Jest on spory, ale chcę wam coś pokazać. Ja nie wiedziałem, że jest jeszcze druga wyspa, więc ja nie wiem, czy to zaraz się nie okaże, że to jest 10% tylko za nami. Jeżeli jeszcze tu będziemy musieli wszystko wyczyścić, no to jest tego strasznie dużo. Okej, zmierzamy w stronę, co tu mamy? Powieści Tsushimy, drugie oblicze honor. Dobra, lecimy w tą stronę. Przy okazji zrobimy tutaj jakieś, dostaliśmy zlecenie z stocznią. I zobaczymy, czy będzie coś fajnego, fabularnego, czy raczej stricte do przejmowania terenu. Znaczy może ma nie przejmowania, odbijania go tak naprawdę. Także mam nadzieję, że odcinek będzie się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na bieżąco wrzucane są filmiki. Streamy są praktycznie codziennie wieczorami. Mniej więcej między 18 a 20 zaczynam te streamy. Chyba tyle, nie? Nie ma co przedłużać. Przechodzimy do ogrywania giereczki. Okej. Okay. Wyjdźmy stąd i pojedźmy sobie tam, gdzie zaznaczyłem. Teraz tak. Potrzebuję konia. Dobrze, no. W dobrym kierunku zmierzamy. O, tu już jest pomarańczowy raz. To żółty, jest pomarańczowy. Tam zielone. Chyba... Wow. Co za budynek? Co tam zejść? Teraz się okaże, że tam... Mongołowie siedzą. Cokolwiek wygląda znajomo, jakbym już tu był. A wiem, przecież ja to odbijałem. Czemu to nie jest odsłonięte? No ja to odbijałem, no. Szybciej, nowo! Tutaj zdrajcy się schowali. I trzeba było ich wydępić. Aczkolwiek jeszcze nie wszyscy zostali zabici. I naszym zadaniem jest to do jednego się pozbyć, żeby pani Masako mogła... nie wiem, czy tam... No, musi to po prostu zostać wykonane, bo ona tego nie przeboleje. Do ataku! No dobra, sporo jak tu jest. Patrzcie na to, chciał mnie popchnąć? Nie ma pchania. O, gdzie ty uciekasz, kolego? A gdzie ty uciekasz? Ciach, kurde, klecki. I tak się walczy. No, coraz lepiej to wygląda. Zapasy, co my tu mamy? A, zapas. Myślałem, że jakieś... Bomby klejące, te takie, wiecie, co tam jesteś miałem. Jesteś uosobieniem miłosierdzia. Idź, dbaj o siebie. Proszę, to dla ciebie. Co ona mi tam dała? Coś mi dała. Proszę pokazać. Aha, to fajnie, że mi nie pokazujecie takich rzeczy. Może numer telefonu. Napisała na kartce adres, gdzie mieszka. Poczka jedna. Dobra, idziemy dalej. Mi się wydawało, czy... No to jeleń, dobra. Z jelenia nic nie mamy, więc go nie gonię. Ale... Z dzikiej świni. No nie, nie mam tego. Dobra, gonimy.
Proszę. Gdzie uciekacie? Chodźcie tu. O nie, do nich prosto. Dobra, idę po tamtą dziką świnię. Tu coś było, nie podniosłem. Mam bąsik. Kot, czy ty mi musisz zawsze przeszkadzać, ale to po prostu zawsze. O, ty chodź tu. Dobra, gdzie oni byli? Gdzieś tutaj. Nie wiedział, gdzie jest przez chwilę. O ty! A? To jest grubiut. Grubiutki. Nie jesteś w stanie za mną dążyć, co? Może kiedyś. O, to jakieś pole uprawne, co? Kurczę, ja tu nie byłem, ja może to podjadę. Aj, coś tu było. Drewno cisowe. I bambus. Okej. Okay. I zapasy. Gdzie my jesteśmy? Dobra, pojedziemy tutaj, żeby podkrywać troszeczkę terenu. Specjalnie założyłem... Zdjąłem ten pancerz samuraja, założyłem strój wędrowca, żeby więcej odkrywać terenu. O, tu jest jakiś gostek. To zagadajmy do niego. Czy w pobliżu są jakieś zapasy? Nie, panie. O, świetna kamera. Lekami udzielą ci wsparcia, jeśli oddasz im cześć. Znajdź bramy Torii, pójdź ich śladem i weź, czego ci trzeba. Podobno błogosławieństwo Kami może odmienić los. To by mi się przydało. Mhm. Zapasy, kwiatki. Okej, czy ja mogę coś tu zrobić? Nie, nie mogę. Ale fajne miejsce, nie? Zobaczcie. Wow, jak to wysokie. Plantacja ryżu. Okej. Okay. Co to jest? Chiński byczek? Okej. Okay. Kurczę, pojadę troszeczkę w tą stronę. By podkrywać ten teren. O właśnie. Teraz pojadę w tą stronę do miejsca docelowego, które zostało oznaczone. O! Ej, tak, dawaj, poprowadź mnie gdzieś. Gdzie poprowadzi? No, prowadź, prowadź, ptaszku. Cofnij się, panie! Duchy samurajów żądnych zemsty nawiedzają las. Czemu gadasz takie bzdury? Mówię prawdę. To miejsce było kiedyś schronieniem. Teraz ci, którzy wejdą do lasu, nigdy z niego nie wracają. Trwa wojna. Ludzie czasem giną. Nawet Mongołowie boją się tego miejsca.
Poczekaj na zmrok, panie. Wtedy właśnie śmierć przemierza ten las. Magituwa. Szepty pośród lasu. Za chwilę rozpoczniesz nową opowieść. Czy chcesz kontynuować? Postępy w aktualnej opowieści zostaną zatrzymane? Czy to tam może być? Kurde no. A zróbmy. Szepty pośród lasu. Dobra. Nowa opowieść. Fabularna. Czyli spoko. Przy okazji, robiąc tą opowieść, to odblokujemy sobie wszystko. Po dzisiejszej nocy skończą się opowieści o morderczych duchach. Obyś tylko miał rację, panie. Szukaj duchów... Ła! Kurde! Musiałem wdepnąć. Szukaj duchów w lesie? I co ja mam tutaj? Chodzić po lesie? Nikt nie widzę jeszcze żadnego ducha. Chyba, że to jest. To chyba nie jest to. To zagubione woły. No ja tutaj nie widzę żadnego ducha. O, on był sik. Jakieś ognisko. Ognisko. Ktoś tu musi być. To zdarzyło się niedawno. Zabójca jest blisko. Ktoś tędy pobiegł. Las wisielców. To ma odstraszać stąd ludzi. Zerwałeś go? Jasne. Był sam. Ściągnął mułę. Jak tak dalej pójdzie, przejmiemy cały las dla siebie. Mordowowie go unikają. Ścinanie głów samurajskim mieczem. Nie chcę nam się opłacać. To było konieczne. Na pewno go słyszałem. Rzeźnicy! To wszystko prawda! Duch samuraja Buddo, chroń mnie! Ja taki jaki tu, gościu. Ej, gdzie ty uciekasz? Gdzie ty uciekasz, gościu? Mężczyzna przy drodze będzie miał o czym opowiadać. Dobra. Uciekanie. Jakoś zbyt dobrze poszło. Nie wiem czemu. Chyba w formie jestem. Uuu, żelazo. Żelazo rzadkie jest. Kura. Zapasy. No i dobra. Zbieramy wszystko. Wracamy do naszego... gosteczka. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Trochę bardziej w lewo. Panie, przetrwałeś tę noc. To dla mnie, no co? Mam dla ciebie nową opowieść. W świętym niegdyś lesie zamieszkali bandyci, ale rozgniewali tym chroniące go duchy samurajów. Ostatni wojownik klanu Sakajów usłyszał ich łkanie. Pozbył się morderców. Duchy samurajów są mu wdzięczne. Dobra historia. To jakby duchy wezwały cię, abyś ocalił las. Tak było. Tak było, gościu.
I cyk. Zrobione. On będzie jeszcze miał więcej dla nas misji? O, no nie wierzę, tak wiele. Tak blisko. Talizman podwójnego zniszczenia. Talizman ofensywny. Takie mają szansę 5% na zadanie podwójnych obrażeń. Te 5% to... To już wolę chyba mieć to, co mam. To tyle? Nie była zbyt długa opowieść. Ale okej. Okay. Była poboczna opowieść. O, siema. Ja cię szukałem. No, halo, czemu to nie jest oznaczone? A, to ptak jeszcze w inne miejsce chce mnie zaprowadzić. Chciałem, że tutaj. Jak tu spokojnie. Co to za miejsce? Gość! Pan Jinroku będzie zachwycony przybyciem innego wojownika. Jaki Jinroku? To jestem prawdziwym Jinem. Innym zagajem. Myślałam, że to pan Jinroku. Jesteś innym samurajem. Witam. Witam, witam. Innym samurajem? Nie słyszałeś o panu Jinroku? To legendarny samuraj. Chciałbym go poznać. Jak legendarny? Kiedy wróci? Wkrótce. Zapraszamy na obiad. Może opowie jedną ze swych historii. Czuję, że to jakiś bajkopisarz jest. Drugie oblicze honoru. Wróciłem z niebezpiecznej wyprawy. Bez obaw, jestem cały. O, nie spodziewałem się gościa. Oczywiście, jesteś mile widziany. Dziękuję. Nie sądziłem, że inni samurajowie przetrwali. Ciężka bitwa, prawda? Plaże Komatsu skąpane we krwi. Okropny dzień. Walczyliśmy w Komodzie. Oczywiście. Wybacz, jestem zmęczony podróżą. Nabe, zaprowadzi cię do łaźni. Możemy kontynuować przy obiedzie. Proszę za mną, panie. Kręci. Coś kręci. Wszyscy jak tu szybko otwierają, zamykają. Jak dużo wiesz o panie Jinroku? Mówi nam o wszystkim. Gdyby nie on, stracilibyśmy całą wyspę. Miał broń, gdy go spotkałaś? Oddał wszystko Tsushimie, poza koniem. Oszust, kurde. Wykorzystuje chwilę, że nie ma samuraja. Chcę zobaczyć konia. Tam się ze samuraja podaje. Szukaj stajnie. Czułem, że coś tu nie gra. Jinroku. Zwykłe narzędzia, nic szczególnego. Koń pociągowy, nie widział walki. A tyle, czy coś jeszcze tu mam zobaczyć? Jest fajnie. Może coś z tyłu? A tu coś jest. Znam to siodło. Należało do pana Higuchiego. Jinroku to nie samuraj. Dowiem się prawdy. Czułem, że bajko pisasz. Dziwnie odpowiada. Gdzie Jinroku? Wyszedł, gdy poszedłeś do łaźni. To chyba coś ważnego. Znajdę go. Wyśleć Jinroku. No tak, tylko jakieś odciski, coś. Ślady stóp. Nic nie ma, jak ja mam go znaleźć. A dobra, widzę. Poszedł tędy. Chodź tu, szuście. Kurde, no. Nie wierzę, jaki podrabianiec.
Próbuję oszukać wszystkich. Musimy pomówić. Chodź tu. Chodź tu. Kurde, jak spieprza szybko. Nie uciekaj, głupcze! No to jakiś sprinter jest. Stój! Zanim będzie za późno! Już mi się postać zmęczyła. No nie, dawaj, dawaj. Nie chcę cię zabić. Przestań! Nikogo nie skrzywdziłem! Ale ja skrzywdzę. Wyzywam cię na pojedynek! Chcesz walczyć? Tak. To jedyny sposób. Jeśli tego sobie życzysz, przyjmuję. Unek przy... Onsenie w Kashine. Okej. Okay. Co za oszust? No nawet samurajem nie jest, tylko się poprzebierał. Raczej walka nie powinna być jakaś trudna. Kurczę, nie ubrałem pancerza. Aj. Po co mi pancerz? Nawet miecza nie potrafię trzymać. Tak się trzyma, o. I cyk, wysuwam lekko. Otóż to. Chwila! Nie chcę umierać! Poddaję się! Przepraszam! Czułem, że tak się skończy. Powiedz, kim jesteś naprawdę. Nikim! Chciałem no tylko przetrwać! Podszywasz się pod samuraja i szargasz imię klanu. Do tego wykorzystujesz te kobiety. Wiem! Proszę, panie, pozwól żyć! Nigdy tu nie wrócę! Precz! Jeśli znów zobaczę, że nosisz tę zbroję, dokończę nasz pojedynek. Dobra, puść oszusta wolno. Nikogo nie skrzywdziłem! Dobra, słyszałem, mis, zawijać są wrotki, kurde. Głupiec. Oszust jeden. Lepiej powiem kobietom prawdę. Dobra, idziemy do nich. Idziemy tam do nich. Czy tam? Gdzie ja w ogóle jestem? Co za oszust, no. I tak zawsze wszędzie się znajdzie. Wykorzystuję. Obraz kogoś innego. Chociaż szybki był w biegu, nie? No dawaj szybciej, no. O, co tu mamy? A, drewnocisowe. Kurczę, chciałbym mieć te żelazo, jakieś takie metalowe rzeczy. Pan Sakai, witamy. O, nagle wiesz, kim za kogo się podawał. To żaden samuraj. A, więc się przyznał. Wiedziałyście, że kłamie? Wydawał się nieszkodliwy. Lubiłyśmy go. Mam nadzieję, że go nie zabiłeś. Żyje, ale nie będzie tu wracał. Powiem innym, że wyruszył na ważną misję. Radziłyśmy sobie bez niego. Teraz nie będzie inaczej. Dobra, drugie oblicze honoru zrobione. Czyli to jest kolejna poboczna, fabularna rzecz. No jest, w końcu. Legenda rośnie. Czekaj, jaka teraz będzie? Niewstąpliwy wicher. Piąty ten. Punkcik. O, jeszcze maksymalny poziom zdrowia nam urósł. Świetnie. O, i możemy jeszcze nową rzecz dodać. Bomba prochowa. Bomba dymna. A to jest dzwonek wietrzny. Nie, to weźmy bombę. Jeśli upchnę czarny proch Mongołów w glinianym naczyniu, mogę je podpalić i rzucać we wrogów. Mam jeszcze tutaj troszkę ten. Może coś bym tam dał? Czasowo spowolniasz czas, aby móc dokonywać. Po nowej prowokacji jeden wróg rzuci się na ciebie, wystawiając na zabójczy cios. Poczekaj na tak przeciwnika, po danej próbie otrzymasz dodatkową ilość dwóch kart ducha. Nie, to nie chcemy. Rzucę jednym dodatkowym kunajem. Co by tu pójść? Techniki. Może w coś podstawowego. Wykonuję parowanie. Aha, to są te pociski. Przyjąć postawę pójść, aby wyprowadzić cios.
To co to jest? Cios z konia. Wow! Nice! Ale to dobrze wygląda. Eksploracja. Może tu coś? Chcę, żeby kopcie wywołał ten. Wykonując cięcia, aby zwiększyć swój maksymalny poziom. Nie, to nie. Gdzie to było? Tutaj jeszcze jest podstawy. Duch. Kurczę, strasznie dużo tego jest. Człowiek nie wie, co ma wybrać. Zwiększa obrażenia wołając wszystkich ataków z podstawy kamienia. Przydałoby się, żebyśmy to właśnie ten... Ja częściej z wody mam, więc może sobie wodę ulepszę. Okej, okay, to jest zmian cieni. Kradanie się. Zwiększasz... mniejsza szybkość wykrycia przez wrogów o 10%. No, a z tym nie mamy jakieś problemu. Zbrania broni dystansowej. Przytrzymaj L2, aby zmienić broń dystansową. Aha, bo nową broń dostaliśmy. Oj, len dostaliśmy. I bombę. Pięknie. Dobra, dużo nowych rzeczy wpadło. A my jedziemy dalej. Jedziemy tu. No, tu też jest. Wyciągać broń! Eldeja siglać! Samuraj! Oj, prawie puściłem wcześniej. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Co ja robię? Ty, a co ty tutaj, grubasek, robisz? O, wąchaj, kurczę, trawę. Dobra, uwolnijmy ją. Już pomagam. Będzie dobrze. No, masz! Już, momencik. Dzięki ci. Postaraj się uważać. Proszę, to dla ciebie. A co mi tam dajesz? Kolejna, popatrzcie. Dobra. Idziemy dalej. Jak ja ci się odwdzięczę? Oj, nie wiem. Nie zadawaj takich pytań. Goń, 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 goń. Kurde, no. Ale ciężko trafić. Co? Chodź tu. Dobra, chociaż jednego. Jest gdzieś jeszcze? Już zgubiłem? A, zgubiłem się. Znacznie szybko uciekają. I każdy w jedną stronę. Wszystko popalone. Kurczę, tu całego lasu nie ma. Spadło, no. No dobra, to ostatnia rzecz, jaką jeszcze zrobimy w tym odcinku. Oczyścimy ten teren. Okej, okay, uwolnij sokoły. Pozbądź się generała w obozie wojskowym. Odzyskaj chorągwie Sashimono. I co? Dodatkowo dokonaj skrytobójstwa wroga do końca góry. Okej, okay. Próbujemy to zrobić, ale może bym ubrał coś innego w ciebie. Dobra. Mam nasz strój, możemy teraz zaatakować. Krytobójstwa z góry. Gdzie ja tu mogę wejść na górę, żeby ich dziabnąć? W ogóle wejścia nie ma, co jest? Że tędy wejdziemy.
Wszystko? To dużo ich nie było. O, amunicja, świetnie. Tego nam... O, żelazo. Tego nam bardzo brakowało. Wszystko tutaj pozbieramy. Co to jest? O. Dokoły, dobra. Pierwszy uwolniony. A to co mamy? Amunicja. Kurczę, ale amunicja nagle w tym jednym miejscu. Dobra, przeszukajmy cały ten teren. O, nie spodziewałem się go tutaj. O, dziczek z Rożna. Już atakowałem, bo myślałem, że ktoś tu będzie znowu. Zapasy, 18. Taka skrzynia, tylko zapasy. Łe, to lipa. Okej. Okay. Żelaza. Dużo żelaza. No to będziemy mogli sobie ulepszyć katanę. Dobra, drugi sokół uwolniony. Znowu żelazo. Może zanim tam pójdę. Tu byłem, no okej. Okay. No to idziemy teraz tu. Mole. Zraszowałem go. Kurczę, jak jest ich tak dużo. Wszyscy są. Sleepa. Ale tylko przez chwilę. Dobra. Żelazo. To jest. Jak żelazo, nie wiem, może przez te wszystkie godziny, które w to grałem, znalazłem jedno, tak w tym jednym miejscu, to kurczę z 50 tego będzie. Żelazo. Okej. Okay. Jest chorągiew. Rzadko jeszcze było? Byłem? Nie, to nie byłem. Zapasy. Góra. To zaraz też ciuchy będę mógł jakieś nowe sobie ogarnąć, bo uzbierałem trochę tej skóry. Okej, okay, to już zrobione. Jeszcze te chorągwie. Łuk. O właśnie. No ja pierdzielę, nie wytrzymam. Jagard, czyn! Pierwnie gordy!
O, ale szybki, ale szybki. Okej. Gdzie uciekłeś? Coś jeszcze? Panie. Dobra. 2 z 4. Mamy tu wszystko. Gdzieś coś tu widziałem, ale... Może mi się udawało? Nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. O, żelazo. Żelazo. Zapasy. Bardzo dużo tutaj rzeczy. Wybrałem. Dobra. No było. Mogłem go normalnie, honorowo pokonać, ale... Nie ma czasu na pierdol. Nie mam czasu tracić czas. Ale dużo tego żelaza, nie wiem ile już tego mam, ale... Myślę, że nawet na 2 ulepszenia będzie. O, jest i ten szefu. Nie ma szefciu. O, chodź tu. Ej, jak uciekł? Co on robi? Spieprzy z łodzi. Nie rozumiem tego. Słabszy przywód co jakiego widziałem. Porobiony od razu. Zero w ogóle. A weź go się tam ciaknij. Zero zdolności. Ktoś mnie tutaj... Kumaj do ciebie. Gdzieś tu coś tu jeszcze jest. A tu jesteś. Także żaden opór. Ty machasz tym jak jakąś łapką na muchy. Skąd te strzały? A z góry, dobra, widzę. Dojo? Dojo ci zaraz tutaj przyjdzie z kopie dupę. A z bara? Idzie! Jeszcze spadnie na dół. Aj. Okej. Kurczę, ale to jest mongolskich okrętów. Niech tylko podejdą, nie? Niech tylko tu wpłyną. Żelazo. Jest chorągiew. Bomba prochowa. 3 z 4, a to jeszcze jedna gdzieś jest, gdzieś pominąłem. A na górze? Okej, okay, już idę. No już tu idziemy. No i cyk, zrobione wszystko. Aha, zjeść zapas czarnego prochu jeszcze. A teraz gdzie on jest? Tu zapiski. Amunicja, już wszystko wziąłem.
gdzie ten zapas kogo jest? Jak ja go teraz znaleźć nie mogę? Nie wiem, gdzie oni te zapasy mają. To jest to? Nie, to nie jest to. O, złoto dostaniemy. To jest bardzo rzadkie. Znieść zapasy czarnego prochu. Przecież zapomniałem, jak to wygląda. Nie jest coś takiego? Nie. No i będę teraz szukać tego zapasu. Ten proch jest. No nie wiem, może na okręcie był. No. To jest przesada, że go to bolało. Twardy samuraj. Tu? Nie, nie ma. Kurczę, na kręcie są te zapasy, czy co? Tu może. Też nie. Dobra, idę poszukać na kręcie. Armaty jakie. Tu jest, kurde. No i cyk. Wow. Aha, to po co ja wyskakiwałem, skoro cutscence to inaczej wygląda. No i dobra. Stocznia rozwalona cała. No. Pięknie. Okej, jeden punkcik dostałem. Jakaś kocenka, czy już mogę grać? A, odpoczynek. A, jak fajnie z konikiem. To by to punkt techniki. Okej. Dobra, to rozwijmy troszeczkę. Unik i cios w jednym. Kółko kwadrat. A tak w kółko robię, ale dobra. Kółko i kwadrat tak robię nawet, bym powiedział. Dobra, rozwijamy te techniki. O, złoto. Jak odpoczywa z konikiem. Jak poklepał konia, żeby wstał. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, no to tu zrobiliśmy. O, jak pięknie mi to odkryło dużo. Właśnie na to liczyłem, że coś tu się wydarzy. Chybałem, że będę musiał tu wszystko, każdy centymetr odkrywać. Okej, no to powolutku do przodu, to co, może tu odkryjemy, jak już jesteśmy tak blisko. Ale to w następnym odcinku, także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.